Mamy przed sobą równanie kwadratowe 6x2 minus 120x plus 600 równe 0. No i naszym celem jest rozwiązanie tego równania. Więc pierwszym krokiem, jaki ja bym tutaj wykonał, no to jest oczywiście próba podzielenia, uproszczenia trochę tego równania, czyli poprzez podzielenie tego równania przez jakąś liczbę, no tak, żeby mieć mniejsze współczynniki. No i co? Te współczynniki są tutaj 6, 120 i 600. Każda z tych liczb dzieli się przez 6, czyli może podzielmy sobie to równanie przez 6. No, prawą stronę jak podzielimy przez 6, to jak było 0, tak zostaje. Czyli mamy tak, x kwadrat minus 20x plus 100 równe 0, czyli mamy równanie kwadratowe. Teraz tak, no jeżeli ktoś pamięta wzory na równanie kwadratowe, to może te wzory tutaj zastosować. My tutaj może zrobimy troszkę inaczej, dlatego że tu są dosyć proste rozwiązania, które łatwo odgadnąć. I może zobaczmy tak, no, że rozwiązywanie równania kwadratowego polega na w gruncie rzeczy sprowadzeniu takiego równania lewej strony do postaci iloczynowej, czyli znalezienie takich dwóch liczb a i b, no tak właśnie, żeby x plus a razy x plus b to było właśnie ta nasza lewa strona. No i w ogólności to oczywiście próba, to nie jest żaden ogólny sposób rozwiązywania równań kwadratowych. Czasem, jeżeli te współczynniki są proste, da się to odgadnąć. Czyli tak, jeżeli to pomnożymy, to dostaniemy tak x kwadrat plus x razy a plus b plus AB. No i teraz chcemy, żeby to była nasza lewa strona, dlatego że jeżeli mielibyśmy takie równanie, no to mamy iloczyn równy 0, no to jasne jest, że iloczyn jest 0, kiedy jeden z czynników jest 0, czyli mamy tutaj x równe minus a lub x równe minus b. Czyli znalezienie postaci iloczynowej jest właściwie równoznaczne z rozwiązaniem równania kwadratowego. Dobrze, czyli tak, czyli tu musimy znaleźć takie dwie liczby, żeby a plus b było minus 20, prawda? No i AB, żeby było 100. AB równe 100. Tak jak mówiłem, w ogólności mamy układ dwóch równań, więc próba rozwiązania tego układu równań z powrotem doprowadzi nas do równania kwadratowego, więc trzeba by odgadnąć. No, czyli musimy znaleźć takie dwie liczby. No, ponieważ iloczyn jest dodatni, to te dwie liczby są tego samego znaku, prawda? No i czyli AB ma być 100, a ich suma ma być minus 20, więc wydaje się, że tutaj chwila namysłu mówi, że a równe b równe minus 10 będzie dobrze, prawda? Bo wtedy minus 10 do kwadratu to jest właśnie 100, a minus 10 plus minus 10 to jest minus 20. No albo też ktoś mógł od razu zauważyć, że właściwie mamy tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli ta nasza rzecz to jest x minus 10 razy x minus 10, no, czyli x minus 10 do kwadratu jest równe 0, to jest nasze równanie. No i kwadrat liczby jest równy 0 tylko wtedy, kiedy liczba jest równa 0, czyli stąd mamy x równe 10 jest rozwiązaniem naszego równania.